Moja ukochana metoda i nie tylko moja, również mojego kolegi Tadeusza. Razem jeździmy dużo na ryby. Różnimy się co prawda sposobem wędkowania. Cel mamy ten sam, ale łowimy dwoma różnymi zestawami. Dwoma różnymi wędkami, dwoma różnymi kołowrotkami. Używam kołowrotka ze stałą szpulą. Łowię zestawem 3,5 grama. Spławik dociążony maksymalnie tak, żeby odrobina górnej części wystawała ponad wodę. Żyłka przechodzi centralnie przez trząs spławika poniżej pomarańczowego sygnalizatora. Używam również bardzo często spławik, który w główce ma wprowadzone oczko. Jest to spławik mojej konstrukcji. Według mnie, jeżeli przez oczko w główce spławika przechodzi żyłka, główka wystaje lekko ponad wodę, czyli żyłka omija kompletnie wodę. Bezpośrednio od oczka do szczytówki można prowadzić żyłkę bardzo napiętą. Obciążenie odległe od haczyka 30-35 cm. Zestaw prowadzę w rynnie samą ścieżką piaskową. Pomiędzy zielskiem, z prawej, z lewej długie warkocze, prowadzę zestaw po piasku. Zestaw przy łowieniu metodą spławikową, kołowrotkiem ze stałą szpulą, najwygodniej i najbardziej skutecznie, umożliwiając najszybsze zacięcie, jest prowadzenie żyłki z kołowrotka przy otwartym kabłąku i tak jak widać tutaj, przytrzymywanie palcem wskazującym, zwalnianie i przytrzymywanie żyłki. Przycięcie ryby jest podgięcie palca do góry i podprowadzenie kija lekko pionowo. Zestaw prowadzę raz za razem tą samą ścieżką po piasku. Długi przypon, zestaw z lekkim przytrzymaniem prowadzony w taki sposób, aby przynęta wyprzedzała połową długości przyponu spławik. Spławik musi być z tyłu, dlatego długi przypon, żeby sobie przynęta flopowała na tej pełnej szerokości ścieżki piaskowej. Przed chwilą stadziem łapaliśmy owady, a do takiej metody, którą już w przypadku absolutnego braku brań próbuję stosować w trawach, żeby prowadzić tego owada po trawach. I tu się muszę pochwalić, góruję nad metodą łowienia kołowrotkiem z ruchomą szpulą, ponieważ tam nie można wysnuć żyłki z owadem, a przy kołowrotku ze stałą szpulą udaje się to doskonale. Stosuję w takim przypadku zamiast jakiegokolwiek podajnika typu spławik, zwykły, suchy kawałeczek trzciny z pustym środkiem, długi przypon i oczywiście owad na haczyku. Odległość między trzciną lub patyczkiem a owadem nie jest istotna z racji tego, że płynie patyk po wierzchu, jest najbardziej naturalnym podajnikiem, jaki może się zdarzyć. Wstawiam to na powierzchnię wody, prowadzę po trawach w taki sposób, żeby nie czepiał owad, a prowadzony był po wierzchu. Widać wyraźnie, że nie jest na uwięzi, że prowokuje rybę. Jeżeli ryby zbierają, to skutek jest stuprocentowy. Nie widać spławów, na razie ryba z wierzchu nie zbiera. I tak wielokrotnie powtarzam, ale jest to metoda bardzo, bardzo skuteczna. Stosuję ją bardzo często wtedy, kiedy ryba jest pochowana w trawach. Wtedy, kiedy widać, że oczkuje, widać, że zbiera. Jest naturalnie trudniej tę rybę wyjąć, ponieważ ona od razu wchodzi w trawy. Wymaga to większej cierpliwości i prowokowania ryby do wyjścia z tego zielska. Ale to jest jedyny sposób na to, żeby w tych zielskach spenetrować miejsca, w których skupia się ryba. Uwielbiam taką pogodę, uwielbiam jak pada deszcz. Ryba jest mniej ostrożna, fajnie jej się szuka. Ale należy pamiętać o paru takich ważnych rzeczach.
kij ma tendencję do klejenia żyłki, dlatego stosuję zawsze maczówkę. Przelotki na dłuższych stopkach, aby nie dotykały kija, ułatwia wysnuwanie, nie klei. Nie mam nigdy problemu z klejeniem się żyłki. Jeszcze jedna rzecz też bardzo ważna. Należałoby używać żyłki cieńszej. Ja używam maksymalnie 0,14, żeby nie zbierała dużej ilości wody, żeby nie dociążać tej żyłki, żeby ona nie robiła balona, nie gieła się, nie spadała na wodę. Żeby można było ciągle prowadzić żyłkę bezpośrednio do spławika. Można by jeszcze próbować stosować cięższe zestawy, ale nie polecam cięższego spławika jak 3,5 grama. Wystarczający i nie robi żadnych problemów, ładnie się go prowadzi. Jest w Zielsku. Chciałbym na dół chyba zejść, wiesz? Zybi. Wyszku. Co? Na dół trzeba zejść. Pierwsza 13 to Zielsko, wiesz? Jest, jest. Jest? Zejdę na dół.